Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno, wodne atrakcje w zasięgu ręki, basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Już jest nowy numer gazety lokalnej. W numerze m.in. finansowa afera w Kutnie. Poszły przekręty na grube miliony? Syrenka promuje Kutno, kultowe auto powraca w wielkim stylu. Wyjątkowa wizyta w Kutnie, Kaczyński przyciągnął tłumy. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta lokalna, blisko Twoich spraw, cena złoty 99. Drodzy wyborcy, od lat jestem blisko Was. Znam Wasze problemy i zawsze możecie na mnie liczyć. Kamera stop. Mamy. Można wiele obiecać, jednak nic z tym nie zrobić. Ale czy rzeczywiście o to chodzi? Aby skutecznie działać, przede wszystkim trzeba umieć słuchać. W prawdziwej przyjaźni słowa są zbędne. My rozumiemy się bez nich. Czerpiąc z doświadczenia seniorów, ze spokojem patrzymy w przyszłość. Bezpieczną przyszłość. Przecież Ty też kochasz Polskę. Danuta Ewa Zakrzewska, kandydatka do Senatu RP. Dlaczego do Senatu? Ponieważ chcę zapewnić równe szanse rozwoju dzieciom i młodzieży, godne życie osobom starszym i potrzebującym pomocy. Zamierzam brać udział w tworzeniu dobrego prawa w najlepszym interesie regionu i kraju. Kompetencje i doświadczenie pozwolą mi aktywnie uczestniczyć w działalności Senatu. Dziękuję za zaufanie i każdy oddany na mnie głos. Danuta Ewa Zakrzewska. Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP.
Przemysław Błaszczyk wraz z żoną Moniką wychowuje syna Maksymiliana. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 15 lat prowadzi rodzinne gospodarstwo rolno-hodowlane. Od 2007 roku pełni mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Przyszłość swojej rodziny związałem z naszym regionem. Tu żyję, wychowuję swojego syna, pracuję i spędzam wolny czas. W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej pragnę nadal być Państwa reprezentantem. Dlatego 25 października proszę o Państwa głos. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. 25 października zdecydują Państwo o wyborze nowego składu parlamentu. Nie jest tak, jak przedstawiają to media, że mają Państwo wybór między mafią a sektą, o czym śpiewa Kazik Staszewski. Jest alternatywa. Tą alternatywą jest lista wyborcza Kukiz 15, którą w naszym okręgu mam zaszczyt otwierać. Moim hasłem wyborczym jest postawmy na Polskę. Ja też stawiam na Polskę, dlatego będę głosował na pana Tomasza Rzymkowskiego. Dziękuję. Dzień dobry, Radosław Wąs. Dziś mamy piątek, 9 dzień października, a imieniny obchodzą Ludwik, Sara, Wincenty i Dionizy. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Poczty. Celem Światowego Dnia Poczty jest uświadomienie społeczeństwu roli sektora usług pocztowych w codziennym życiu ludzi i przedsiębiorstw, ale także podkreślenie jego wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy krajów. Obchody dnia mają zachęcić państwa członkowskie ONZ do podjęcia działań w ramach programu w celu zwiększenia świadomości o znaczeniu poczty i jej działalności wśród społeczeństwa, a także mediów na skalę krajową. W Polsce, co ciekawe, jest to również dzień znaczka pocztowego. Nasuwa się tutaj, proszę państwa, pytanie, ilu z nas pisze jeszcze listy? Dyżurny funkcjonariusz KPP w Kutnie otrzymał zgłoszenie tuż po godzinie 17.38 w Niedrzewiu w gminie Strzelce. Doszło bowiem do poważnego wypadku podczas pracy przy taśmie w tamtejszej mleczarni. Wypadkowi uległa 51-letnia kobieta. Zanim na miejscu zjawiła się policja, poszkodowana została już przetransportowana do szpitala w Zgierzu. Najprawdopodobniej znajduje się ona w stanie ciężkim. Dyrektor Muzeum Zamku w Oporowie serdecznie zaprasza wszystkich na jesienne muzykowanie w wykonaniu Anny Tadeusiak-Sopran, Justyny Jakubowskiej, fortepian w sali rycerskiej Zamku w Oporowie. Spotkanie odbędzie się 18 października o godzinie 17. Wstęp oczywiście jest bezpłatny. W starostwie powiatowym odbyły się powiatowe obchody Dnia Kombatanta. Dzień ten ustanowiono w hołdzie tym wszystkim, którzy walczyli jako żołnierze, partyzanci czy uczestnicy ruchu oporu podczas II wojny światowej na wszystkich jej frontach. Powiatowe obchody Dnia Kombatanta odbyły się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie, a organizatorem było Kutnowskie Towarzystwo Historyczne. Dzień ten ustanowiono w hołdzie tym wszystkim, którzy walczyli jako żołnierze, partyzanci, uczestnicy ruchu oporu podczas II wojny światowej na wszystkich jej frontach. To, co tutaj widzę na tej tablicy, która stoi przede mną, pamiętamy, to jest krótkie słowo, które podkreśla to, co każdy z nas powinien mieć w sercu. I zawsze to podkreślam, po to uczymy się historii, żeby wiedzieć, co może spotkać również nas, jeśli nie będziemy dbali, doceniali tego, co mamy. Wolności i pokoju. Byłem żołnierzem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty, ponieważ urodziłem się na Wołyniu. I mając lat 17, uratowała mnie Ukrainka od wywózki do Niemiec na roboty. Bo to było akurat lata, roczniki, których wywożono do Niemiec na roboty.
bardzo dziękuję za pamięć, za zapraszanie nas co roku. Ale dla nas to jest trochę mało. Ja chciałam tylko zapytać, czy Państwo jako nasza władza planujecie coś dla nas na przyszłość, bo jest nas coraz mniej i jesteśmy coraz słabsi. Więc automatycznie niewiele my sobie możemy pomóc. Będziemy czekać na Waszą pomoc. To już 76 lat minęło od tamtych strasznych chwil. Chcę powiedzieć, że ja jako obecnie żołnierz w mundurze, ja nie walczyłem z bronią w ręku w owym czasie, bo miałem zaledwie 6 lat, kiedy wybuchła okrutna II wojna światowa. O losach mieszkańców ziemi kutnowskiej w czasie II wojny światowej opowiedział Kazimierz Śwircz. Zaczęło się wszystko 1 września, kiedy Niemcy napadły na Polskę. Do dzisiaj trwa spór, czy najpierw bombardowanie Wielunia, czy ostrzał Westerplatte. Nadzieje były duże. Mamy tytuły, takie właśnie były tytuły w gazetach. Wojna o wolność narodu rozpoczęta, o stalowy mur bohaterskiej armii rozbije się bandycki napad na Polskę. Okazało się, że tego bohaterstwa nie brakowało, natomiast stali niestety brakowało. Powiatowe obchody Dnia Kombatanta zakończył występ młodzieży z zespołu szkół nr 3 w Kutnie. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pod tytułem Pamiętamy. Hej chłopcy, pachnie na broń, druga droga daleka, przed nami krótki znoj. Pod zwycięstwo wywodzi, idziemy na bój, granaty konia. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kutnie jest już na finiszu modernizacji budynku przy ulicy Matejki. W trakcie jest również naprawa elewacji przy ulicy Kościuszki 20. Większość prac udaje się przeprowadzić przy dobrej współpracy ze wspólnotą mieszkaniową. Przy ulicy Jana Matejki kończą się prace modernizacyjne budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zaczęliśmy remont budynku od wymiany pokrycia dachu. W tej chwili kończą się roboty termomodernizacyjne i za chwilę zaczniemy adaptację pomieszczeń strychowych. Powierzchnię pod mieszkania na poddaszu TBS wykupił od wspólnoty mieszkaniowej. Powstaną tam 3 mieszkania o powierzchni około 40 metrów kwadratowych. Modernizację przeszła również kotłownia, ale tutaj nie z winy TBS pojawia się pewna przeszkoda. W tym budynku jest jeden problem. Mianowicie taki, że jest centralne ogrzewanie praktycznie wykonane, a nie możemy się doczekać przyłącza gazowego. Gazownicy takie długie terminy realizacji przyłącza sobie jakby narzucają, że po prostu instalacja w zasadzie gotowa, a gaz będzie dopiero na wiosnę. Przy okazji remontów czy modernizacji wielką rolę odgrywa porozumienie i współpraca między towarzystwem a wspólnotą mieszkaniową konkretnego budynku. Od tej współpracy zależy, co i w jakim czasie zostanie zrobione. Współpraca z tym zarządem tej wspólnoty jest, można powiedzieć, wzorowa. Pan radny Dębski tutaj wiedzie prym w tej wspólnocie, także bardzo dobrze układała się zawsze współpraca i myślę, że to tak będzie dalej, tym bardziej, że w czasie remontu nie było żadnych, jak to w cudzysłowie powiem, zadym, także myślę, że będzie dobrze. Przykład budynku przy Matejki powinien być realną zachętą do współpracy między wspólnotami mieszkańców a spółdzielniami. Łączny koszt modernizacji to około 450 tysięcy złotych. TBS zmienia również estetykę budynku przy ulicy Kościuszki. Najprawdopodobniej za niespełna 2 tygodnie budynek uzyska nową i estetyczną elewację.
Już w tę sobotę rozpoczną się wielkie sportowe emocje. Chodzi rzecz jasna o koszykarski mecz między Polfarmeksem Kutno a MKS Dąbrową Górniczą. Mecz rozegrany zostanie w sobotę w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie. 17 drużyn ekstraklasy, większa rywalizacja o fazę play-off, czyli czas na początek sezonu zasadniczego PLK. W sobotę 10 października kutnoscy farmaceuci z spotkaniem z MKS Dąbrową Górniczą zainaugurują swój drugi sezon w Tauron Basket Lidze. Pierwsze spotkanie Polfarmeksu w ramach rozgrywek Tauron Basket Ligi zaplanowane jest na sobotę 10 października na godzinę 17:30. W dniu meczu kasa otwarta będzie o godzinie 16:30. W Polfarmeksie Kutno, jak wszyscy wiemy, nie doszło do kadrowej rewolucji, zresztą zespół od lat budowany jest ze spokojem i rozwagą. Nie udało się w zespole zatrzymać Patryka Audy, natomiast na rozegraniu sternicy Polfarmeksu chcieli postawić na inny wariant. Kutnianie rozstali się również z Quemainem Michelem oraz Kamilem Łączyńskim. Za Michela do Kutna sprowadzony został Joshua Parker, natomiast Kamila Łączyńskiego ma zastąpić robiący duże postępy w grze Grzegorz Grochowski. Na pozycji numer 2 obok Marcina Malczyka będzie grał Jarosław Zyskowski. Jak pokazują przedsezonowe sparingi, niski skrzydłowy Polfarmeksu Kutno może być jednym z liderów zespołu. Pod koszem Polfarmeksu Kutno pozostał król zbiórek poprzedniego sezonu Kevin Johnson oraz doświadczony Mateusz Bartosz. Dołączyli Michał Gabiński oraz Kanadyjczyk Michael Fraser. Na obwodzie pozostał Bartłomiej Wołoszyn i Jacek Jarecki. Skład Polfarmeksu uzupełniają młodzi zawodnicy January Sobczak oraz dwaj kutnianie Szymon Pawlak i Maciej Poznański. Ekipę trenera Jarosława Krysiewicza opuścił popularny w Kutnie Krzysztof Jakubczyk, z którym Polfarmeks Kutno wywalczył awans do Ekstraklasy. Znalazł on miejsce w pierwszoligowym Sokole Łańcut. Pierwsze spotkanie Polfarmeksu zaplanowane jest na sobotę 10 października od godziny 17:30. W dniu meczu zaś kasa otwarta będzie o godzinie 16:30. I jeszcze krótka informacja. Podczas sobotniego meczu między Polfarmeksem Kutno a MKS Dąbrową Górniczą mogą Państwo otrzymać ramkę do tablicy rejestracyjnej, dzięki której będzie każdy wiedział, że kibicują Państwo właśnie kutnowskiej drużynie. Trzeba szukać kuponu na swoim miejscu na hali. Nagrody do odbioru na stoisku KCI w holu SP nr 9 w przerwie meczu. Burzliwe dyskusje o uchodźcach odbiły się echem, i to bardzo szerokim, również u nas w Kutnie. Obóz narodowo-radykalny zorganizuje marsz. Marsz przeciw potencjalnemu napływowi imigrantów do Kutna. W mediach ogólnopolskich toczy się burzliwa dyskusja związana z imigrantami. Było kwestią czasu, by ta dyskusja przeniosła się na grunt lokalny. Obóz narodowo-radykalny na facebookowym profilu zachęca do wzięcia udziału w manifestacji pod hasłem Kutno przeciw imigrantom. Sprzeciwiamy się przeznaczaniu na ich środków finansowych czerpanych z naszych podatków w czasach, gdy według rządzących nie stać nas na przyjęcie rodaków z Donbasu czy też repatriantów ze wschodu. Manifestacja ma przejść 11 października o godzinie 15 z okolic Placu Wolności przed Kościołem Świętego Wawrzyńca. To wszystko w tym wydaniu Wiadomości Dnia. Ja Państwa żegnam, zapraszam na sobotni bilans tygodnia, a my widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura minus 2 stopnie w Łowiczu, minus 1 w Łęczycy i 1 stopień na plusie w Kutnie. Ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W dzień przeważnie słonecznie, temperatura 7 stopni w Kutnie i w Łęczycy, 8 stopni w Łowiczu. Ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura minus 3 w Kutnie i w Łęczycy, minus 2 stopnie w Łowiczu, ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali.